Spotykamy się dzisiaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej, żeby porozmawiać o nowym projekcie non-fiction, spotkania z mistrzami reportażu. Do kogo jest skierowany ten projekt, tak przede wszystkim? Witam serdecznie. Projekt non-fiction Mistrzowie Reportażu, spotkanie z mistrzami reportażu, skierowany jest do młodzieży, do dorosłych, do seniorów, można byłoby tak ogólnie powiedzieć, ale przede wszystkim do osób, które są zainteresowane tego typu literaturą, tym gatunkiem. Jednak chcemy również trafić do osób, dla których dotąd z tym gatunkiem literackim było nie po drodze. Chcemy ich zachęcić do tego. A dlaczego właśnie reportaż został wzięty na warsztat? Reportaż jest specyficznym gatunkiem literackim, łączy w sobie publicystykę, literaturę faktu, literaturę piękną i obserwujemy rosnące zainteresowanie tego typu literaturą, stąd pomysł na ten projekt. A skąd rosnące zainteresowanie tego typu literaturą? Myślę, że wynika to z faktu specyfiki reportażu. Jest to opowieść o faktach zaistniałych, o rzeczywistych sytuacjach, które się wydarzyły. Autorzy albo byli ich świadkami, albo znają te historie z opowieści, z dokumentów, prowadzą badania. I dlatego ten typ literatury cieszy się taką popularnością. Dzięki temu, że czytamy reportaż, możemy sobie wyrobić zdanie na pewne tematy, sytuacje. No cóż, no, wiadomo, że najlepsze scenariusze pisze życie. I tak jest właśnie z reportażem. Reportaże są pełne emocji, są trudne i niejednokrotnie trudno nam się pogodzić z tym, o czym czytamy. Ale dzięki temu właśnie wpływają na naszą wyobraźnię i co ważne, to nie jest fikcja i to jest właśnie moc reportażu. To, co się dzieje w reportażu, autentycznie to, o czym czytamy, to się wydarzyło i to jest moc reportażu. Wiemy, że do Gorlic przyjadą najbardziej znani pisarze i dziennikarze. O jakich nazwiskach mówimy? Tak, do Gorlic przyjadą, do naszej biblioteki miejskiej, przyjadą przedstawiciele najmłodszego pokolenia reportażystów w Polsce. Będzie to Hugo Bader, autor m.in. Dzienników Kołymskich, Z Kuchy czy z ubiegłego roku Audytu. Magdalena Grzebałkowska, znana z fenomenalnych biografii księdza Jana Twardowskiego, rodziny Beksińskich czy Komedy w ubiegłym roku, a także pan Wojciech Tochman, który znany jest z niezwykle wstrząsającego języka, jeżeli chodzi o pisanie reportaży. Jego reportaże są gęste. Jest on osobą, która współtworzyła Instytut Reportażu, tworzył fundację, był pomysłodawcą fundacji Itaka i był dwa razy w czołówce, jeżeli chodzi o nagrodę literacką Nike. Oprócz spotkań z mistrzami reportażu, projekt zakłada też taką część, w której będą mogli się wykazać młodzi adepci tego trudnego gatunku, jakim jest reportaż. Jakie wymagania stawiacie przed młodzieżą? Tak, projekt zakłada realizację zarówno warsztatów, jak i konkursu na reportaż z regionu. I tutaj powiem kilka słów na temat konkursu samego, nie zdradzając szczegółów, od razu zapowiem, że nie zdradzę żadnych szczegółów. Naszym zamysłem jest to, aby spróbować zaszczepić w młodym pokoleniu, w młodzieży naszej ziemi gorlickiej, chęć pisania, próby zmierzenia się z tego typu literaturą i próbą, pierwszą swoją próbą pisarską być może. Chcemy do tego zachęcić, żeby podejmowali te próby. To jest nasza misja, być może nam się uda, mamy taką nadzieję, więc od razu już teraz przy tej okazji serdecznie zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo będziemy na pewno ogłaszać, będą się pojawiać te informacje odnośnie konkursu, jego zasad, reguł, przebiegu. Dzisiaj mogę zdradzić jedynie to, że na pewno na zwycięzców czekają nagrody, a dodatkową nagrodą i wyróżnieniem będzie publikacja zwycięskich reportaży na portalu Halo Gorlice, który to portal objął cały projekt patronatem medialnym, za co serdecznie dziękujemy. A my dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na spotkania. Zapraszamy na spotkania.